Dzień dobry, witam z kolejnego odcinka z Fleta na Osadzie. W dzisiejszym odcinku, jak widać, będą żniwa soi i nowy nabytek. Ale zaczniemy sobie od nowego nabytku, bo żeby kosić soję, to muszę mieć nowy nabytek. Oczywiście nie chodzi o komuń, tylko o coś innego. Zaraz zobaczycie. Dobra, sklep. Na promocji jest taki fajny ciągnik. Nic go nie konfiguruje, 145 koni, więc kup. Za 50 tysięcy. I teraz tak, wchodzimy tu i zakładka zwierzęta. Kupuję beczkę do dołożenia mleka za 25 tysięcy. Niech jest taki kolor na razie, może później przemaluję, zobaczę. I jeszcze trzeba kupić obciążnik jakiś fajny, najlepiej Twinkela, bo jest najładniejszy. Chyba że z modów jakiś fajny jest. O, tego. Odblaski? Nie. Wzór? Kurydziany? Czy antenka? Mamy kukurydzę. Napisy? Damy 1700. Paleta? Niech jest nowsza. Jak się będzie czepiać o ciężnik. No i dobra, to chyba tyle. Kup. No i tak wygląda nasz nowy zestaw. Mogłem mu ewentualnie jeszcze koła zmienić, żeby miał szersze. Wtedy miał te ładniejsze błotniki z tyłu, no ale dobra. Się kiedyś dokupi. Oczywiście manualne podczepianie jest tutaj. Trzeba ładnie zaczepić. Chociaż nie wiem, czy kurde trochę nie przedłużały ten obciążnik, to nie. Ale jedziemy na pierwszy sprzedaż meka. Tym zestawem. Mogłem sobie jeszcze tablicę dać rejestracyjną, no ale. Ale już dobra, nieważne. Kruk i tak jest głupi. Bo Kruk mi nie wierzy, że nagrywam odcinek o 12 w nocy. O! Trochę przestrzeliłem, więc pojadę tędy. 145 koni, więc. Robota wyszła i zaraz go sprawdzimy, co jeszcze z przyczepami wyszedł. A powinien iść dobrze. Widzicie na pusto? Tutaj daje radę, bo jedzie 30 na godzinę pod górkę. Gdzie moje ciągniki to zawsze zdychały. Jeszcze tego case'a będę mógł później skręcić kiedyś. Ma 175 koni. Ale to jest melodia przyszłości, jak to mówi czarny pan. I wtedy na pewno trochę podmienię tego case'a. Na pewno mu dam szersze gumy wtedy. Dam mu szersze gumy i więcej mocy. I chyba to wszystko było, co mogę mu jeszcze dać. Mleka mam 18 tysięcy litrów, więc dwa kursy całe będą. A kawałek dołożenia jest tego mleka, więc fajny ciągniczek. Dobra, jeść. Nie no, mówię, jak zobaczyłem ten ciągnik na promocji, to nie wahałem się go ani minuty, żeby go kupić. Patrzę, ładna cena, 50 tysięcy za taki ciągnik. Za 19,5 godziny roboty. To nie jest dużo nabite godzin. O, zapis. Dobrze, niech jest zapis. Bo jest sobota 21 października jeszcze. A skończę z niedzielę 22 października ten odcinek nagrać, no bo jest 23:55. Więc no, ten tego. Miniaturkę jakoś sobie zapnę, tylko jeszcze nie wiem dosłownie jaką. Ale coś się wymyśli. Coś się wymyśli z miniaturką. Czemu tak zarzuciło w dupę? Albo przód jest trochę za mocno zaciężony. W sumie to nie powinien mieć tego ciężnika tak na dobrą sprawę. Dawaj kasę. 30 września, czwarty rok. Będę czwarty rok, a w tym roku tyle nabytków nowych. No przecież nowa, znaczy nowa. Talerzyła przecież była kupiona w tym roku. O, 1300 premii jeszcze dało, dobra, to robicie. Czyli 20 tysięcy za beczkę, tak? No prawie. Może jakieś pole by jeszcze kupił? Fajne. Może tą ósemkę. 25 tysięcy kosztuje.
A jest rzepak zasiany. Może by to 8, może to 35. Tylko że 80 tysięcy, to ja nie będę sobie. I nie nakupię tam. Albo dziesiątkę, ty. Bo dziesiątka. Na dziesiątka będziemy stać raczej. Tak, będziemy stać, bo przecież 20 tysięcy teraz dostanę. A ja mam jeszcze jeden kurs. Znaczy, no tam nie cały, bo tam będzie chyba 2000 litrów, no ale. Ale trzeba będzie go zrobić. Bo to zawsze te 10, 9 tysięcy da. Czy 9 tysięcy? 4, z 5 tysięcy jeszcze da, nie? Ogień. Wiem, ta kukurydza robi robotę. Tylko trochę właśnie nie wiem, czy ten obciążek nie jest trochę przydurzały z tego kejsika. To przynajmniej gabarytowo. I ja nie wiem, czy ja sobie po prostu ten obciążek nie zostawię i ja go podmienię sobie chyba. No, ja go sobie chyba po odcinku podmienię, ale na razie niech sobie jest. Sobie go podmienię na Twinkera oryginalnego, trochę mniejszego, bo ten klocek jednak trochę za duży jest. Najmniej gabarytowo do tego ciemnika. Masą też mógłby w sumie trochę lżejszy być, bo to na 700 nie jest mu potrzebna. Ale dobra, to zostawię sobie ten obciążek, niech będzie na przyszłość, do innych ciemników będzie. Jakiś większy kiedyś. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale glamour. No i już mnie stać na pole numer 10. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Więc sobie szybko zakupię te pole. Sobie zakupię szybko te pole. Bo jest na promocji. Chciałem 8 kupić, ale no nie jesteśmy na 8. Ewentualnie mógłbym wziąć kredytu. Ale to zobaczymy za chwilę. Bo może we wrześniu już jakieś siebie zrobię. Może paku już raczej nie, ale. Zobaczcie, ile będę miał kasy po sprzedaży tego. Bo nie wiem, czy będę musiał naprawdę wziąć ten kredyt. Czy no będę musiał, no bo i tak całej beczki już nie będę miał, nie? To ja wiem o tym, ale. No, 1800, co się przejadę z tym. Co ja też dopiero będzie na sprzedaż w czerwcu, więc trochę długi czas. A kontrakcik jakiś fajny jest? Jest jakiś na nałożenie jeden. Ale to płocinkę, to leżowanie 1200 jest. Pomyślę z tym talerzowaniem. Na pewno chcę sobie skosić na odcinku. Już kurde 8 minut odcinka, a ja dalej sprzedaję to mleko. Ale dobra, no przynajmniej wiadomo, pieniądze zarabiam, tak? Co jakby nie było bardzo ważną rzecz robię w tym momencie. Tutaj do mleczarni, cyk. Osiem 400 jest. Brakuje mi 20 tysięcy niecałe. Żeby kupić pole 8. Ale chyba nie będę szalał na razie. Ja nie będę szalał i w innym czasie kupię. Może w czerwcu kupię, o. Bo w czerwcu będę sprzedawał soi. Albo na zimę kupię, o. Zimą kupię. Zimą kupię, bo będę miał z tego, nie? Kasę z rzepaku i z. Co ja miałem przedłużane? Ale co? Bez rzepaku daję kasę. Rzepaku 2000 coś chodzi, więc. A tam 12 ton akurat było tego rzepaku, to. Jak znalazł.
gdzie tą beczkę postawić? Dobra, tutaj za rzutnikiem postawię na razie. A w kolejnym sezonie już będziemy się brać ostro za wapnowanie. Rzutnikiem, więc. 30 będzie miała co robić. Szybko przez drogę tylko przeskoczę. A przejadę się miedzą. Znaczy miedzą, moim polem. Widzę, coś tu na header nie wyszło, więc musiałem tutaj dwa razy dookoła przejechać. No dobra, podczepimy te autosanki i on nie powinien czuć tych autosanek. Ale oczywiście dosypiemy, może by miał pełne. No bo ja wiem, jak moja... Łech, ten tam wyrywa ją na raz. Tutaj sobie stanę, o, tak. Tak sobie stanę i tutaj będę dosypywał. Ale koguta to tkaszę, żeby nie przepalił się. Tak wiem, że się nie przepali, no ale... Dobra, palimy tego dziada i jedziemy kosić tym soję. Patrz, Kruk, nagrywam odcinek. Widzisz? I teraz jak to zrobić? Dobra, tutaj tym przejazdem przejechać. A, kruk otworzył. Para, pa, pa, pa. Pa, para, pa, pa, pa. Zaraz coś będzie pisał na pewno. Kruszysko. Tutaj na środku chyba trzy przejazdy były, bo tak jakoś to było przecinane. Jak nie. Trochę powiem wam, że tej soi da. Przez 9 ton. Nie wiem, przecież już zawiozłem coś w tej soi. Tak, przecież ja zawoziłem tę soję już. Już jeden kus cały zawiozłem soi. Jak dobrze pamiętam, muszę nawet zobaczyć jeszcze tutaj w statystykę dla pewności. Tak, jest 11600. I 12200 rzepaku. A jeszcze mam jedno pole do skoszenia, bo jeszcze mam tą dziewiątkę do skoszenia. To nowe pole moje. Coś ja kupiłem na wiosnę. Jest dosyć gruby ten sezon, powiem wam. Lecaj głupi z tymi nabytkami. Zresztą nie tylko nabytkami. I polami też. Ja mówię, tą ósemkę jeszcze sobie dokupię na zimę. Tylko ósemkę, bo na nic więcej nie będziemy sać. Ósemkę zakupię. Przepraszam. Wiem, że jest 12 w nocy, no ale... Ja jeszcze Holberona trzeba nagrać. A Sejwa to sobie w dzień ogarnę najwyżej. Tutaj z tego. Z flita. Bo ten Sejwa ogarnę, to nie jest problem. I tutaj za dużo chyba do ogarnienia nie będę miał. Zależy, co będę miał do roboty. Na pewno jeszcze gnojowicę chcę na wsi zabić. Ale przede wszystkim skosić do końca tą soję. Bo jest 14 minut, a 15 prawie. Jeszcze jedno pole zostało. No to ciężka miniaturka będzie do zrobienia chyba. Albo i nie. Nie wiem. Jeszcze chciałbym case'a w talerzówie przeciągnąć. Spróbować. Czy tak będzie on powinien iść jak diabł z tą talerzówką, no ale... I dla pewności sobie ją sprawdzić. Gdyby ty też mam tam
I te cztery beczki do rozlania, więc na spokojnie. Damy radę. A obornik będzie po żniwach dopiero rozrzucany. Bo musi się go trochę naprodukować, bo tam jest 20 chyba 1 ton. Czego się 27? Albo Knorowice, albo obornika, teraz nie pamiętam. Ale wiem, że coś ma 27 ton. Coś ma 27, a coś ma 24. Albo 24, 27? Nie wiem, jakoś tak. No, obornika 27, a Knajwice 24. No. Jakoś tak mówiłem. Czy znaczy, Knajwice było więcej, no bo jedną beczkę sobie zatankowałem, tak? Czyli tam było 30, chyba 3000, bo ta beczka 6000 litrów wnosi. To jest bardzo dobry ton. Zaraz sobie cofnę tutaj jeszcze ten przejazd i to sypię sobie na case'a i powinien być pełny chyba. Do tyłu, przyjacielu. A rurę mogę sobie już powoli rozłożyć. No czemu by nie? Też nie chciałem jakoś dużo tej soli kosić. No bo wiadomo, jak kupiłem kombajn, to kosiłem nim. Jak kupiłem kombajn, to nim bardzo mocno kosiłem. Rzepak. O, pół godziny mnie tak, że nie było. Czemu że pojechał? Jak jeszcze nie dokończyłem sypać. Spada się rura, spada, nic nie dajesz. Muszę jak najszybciej tą łąkę kupić tutaj. Tak trochę nieładnie to wygląda, jak po sąsiadowym poluje, że po sąsiadowej łące zawsze się jeżdży, no ale trudno. Tutaj po lewej dziesiątka, moje nowe pole. Tutaj w ogóle widać, że pierwsze koszenie. Oczywiście, że pierwsze koszenie, bo nawiasem dopiero było kupione pole, więc. Ale to się na szczęście tak trafiło, że już uprawione było. Więc fart stulecia, można powiedzieć. Nie, to nie było modą ustawione, jak widzieliśmy to. Nic modą nie było ustawiane. Ty, no to nas przejazdu? Bo miałem chyba 300 kilo, z tego co pamiętam. Chyba tak, chyba 300 kilo miałem. Tutaj musimy to zrobić ze dwa poprzeczniaki, albo trzy nawet. Żeby chociaż dało się tu jakoś nawrócić. Teraz do tyłu. I do przodu. Idzie gwiały. O, ten baran znowu chce. Nie, czyli jednak musiałem mieć 600 kilo w takim razie, bo teraz nie dało to samo.
Jak blisko było. Dobra, tutaj trzeba zrobić tak. Dobra, w sumie niech jest tak o tej 9:30. Bo i tak zanim wstanę, to pewnie będzie 10. Dobra, ja to na zbiornik wezmę, więc. Tak. Teraz myślę, że na dobrą sprawę to. To ja chyba tylko jeden raz się przejadę na ten spód. Tak, ja się tylko raz przejadę na pociągi. Wysypię to tam. I jak wrócę, to zacznę lać gnojowice, bo już jest kurde 21 minuta odcinka. Ciekawe, czy wezmę ten raz, ale pewnie to wziąć. Miał to wziąć, nie? Ja chyba wezmę. No. No będę na header? Nie, widzę, że równo z headerem biorę, więc. Więc dosyć dobre pole. Jak to się mówi, dość symetryczne. Że za nie robię, nigdzie nie. Zacząłem się zajmować telefonem. Czy telefonem? No, grom na telefonie, jak sobie klikam. Więc tak w sumie do końca nie. Znaczy, nie tyle co nie kontroluję, tylko nie zwracam aż takiej uwagi na to, co się dzieje na ekranie, na moim ekranie po prostu, na kompie. Wiem, że źle zrobiłem, bo tam było tak szeroko, żebym tego nie zagarnął. Nie tutaj tak akurat mogę zagarnąć. A, tu pole z samostwem jest, myślałem, że tutaj trochę. To jest trawy tyle, ale to nie. To jest jednak pole. Chciałem sobie przeskoczyć. Trochę bliżej. Ale się nie udało. Ale Kejsem, chyba nie będę jechał. Znaczy będę jechał na skup, ale nie będę. Nie wiem. Ale nie będę czego? No raz, no to jest kombajn. To powinienem polem jechać. Ale nie będę... Nie będę go zapinał do talerzówki już. To właśnie najwyżej talerzowanie zrobi w kolejnym odcinku z siewami, o. Albo jakieś pole wapno dostanie, pomyślę. Wapno i potem talerzowanie tego wapna. No może, to jest plan. Mogę jechać? Dobra, mogę jechać. Tak w sumie trochę. Troszeczkę mu wymusiłem, ale dobra. Już tak będzie. No ten drapak mi muszę strzelać. Na dniach. A kombajn dam na razie tutaj. I teraz idziemy sobie lać gnojówę. Więc login. Powinna być dość szybka robota. Dość szybko powinno być rozlane, bo to trwa 17 godziny. Ale chodzi o metry, nie? Poprzeczek sobie na końcu zrobię. Żebym miał gdzie nawracać. Po prostu nie chciałem się cofać tyle, no. Sąsiada soja. Tak, wiem, powinien trochę szybciej to nawrócić, ale tak wyszło po prostu.
80, 30, 20 do tego jest ta dawka, tak? Teraz ta. Tyk. Biorę znalazł. Nie wybiorę. No i tutaj kurde było już prędzej azotowane. Przed siewami tutaj. W tym miejscu, dlatego tutaj tylko 10 kilo mi dorzuciło dodawki. Dobra, teraz dolę tutaj. W sumie, jak już jestem tu, to sobie doleję. W Gnojowicy. No, 7000 litrów prawie wchodzi w tą beczkę, więc to dobrze, myślałem. Pojadę tu za chałupę. No, tutaj jest 60-50 kilo wchodzi, więc. Troszkę większa dawka tu jest lana, więc trochę szybciej tak Gnojowica też spierdziela, żeby nie przeklinać. No nie wolno przeklinać na odcinku, to pewnie nieładnie się ogląda. No ale elegancka idzie ta Gnojowa. To jest sobie poprzecznik już od razu, żeby nie jeździć po tym sąsiadowym polu, po soi, mu nie zagniatać. Czyli tak na sprawę to co drugi przejazd kombajnu mogę jechać. To jest akurat 10 metrów. I ten metr to tam sobie doleci. No albo na wyjdzie trawę poleci metr, albo metr dalej. Obojętnie. Wypierdzielaj. Muszę dać niestety do krzaków. O! Musiałem dać, żeby tutaj coś zostało na środku, bo inaczej jakbym nie zostawił nic, to bym nie mógł tutaj nic rozlać. Bo by pokazywało stan już gotowy. Czyli że jest cel osiągnięty, a za to by był. Nie wiem, tam była za całość. Nie no, ta czwórka sobie świetnie radzi z tą beczką. Trzy razy lepiej niż 60. No, 8 daje radę z taką beczką, no ale. Ale po co mieć 7, jak mogę czwórką sobie to rozlać? Siódka ostatni to i tak tylko stoi z beczką. Beczką z paszowozem. Ile tej gnojowicy jeszcze zostało? 14 tysięcy litrów. No to dwie beczki już. I sobie to ładnie rozleję. I poszli. Wiem, że teraz chyba drugi odcinek rzędu rozlewam w Gnojowicy, no ale. Ale co z tego? Jak to fajna robota jest. I przede wszystkim fajna beczka, tak? Bo metry ma. No, jak miała większy zbiornik. Przecież o 7000 zł na taką beczkę to i tak jest dosyć dużo. Więc nie ma co narzekać. Tekstura się po prostu tylko nie włączyła, ale gdzieś się, że Gnojowica nie ubywała, bo. No bo nie będzie ubywać. Bo tam był już osiągnięty poziom nawożenia. A, wziąłem sobie te dwie.
Może taką nietypową akcję bym zrobił. O, może rozlewanie na ten. Na rzepak. Już bym musiał wtedy na GPS-ie to dać, bo ciężko się jeździ. Pięć kilo, tu 40 kg jest to dodawanie azotu. Tu 20 kg, tu 60. Tam, gdzie te 5 kilo, to wiadomo, że słabsza ziemia i tyle. Dobra, zarobiście to wygląda po tym rzepaku. Chyba częściej będę taką akcję robił, starał się robić. Bo nie chciałem się tutaj nawozem wjeżdżać, a jak za to tak muszę się jej pozbyć, no to akurat na ten rzepak starczy. Bo tam od brzegu i tak jeszcze dwa przejazdy będą. Bo w realu też widziałem, że w Niemczech ludzie leją normalnie na ten. Na taki rzepak gnojowice. Chyba, że oni mają lance, to też inaczej nie. Oni mają lance i wtedy jeżdżą po ścieżkach. Ja niestety lance nie mam, no ale. Ale pomysł fajny. Oj. Przez przypadek sobie płot skasowałem. Ale spokojnie. Trochę nie mogę się wykręcić tylko z tąbeczką. Jednak siódka była zwinniejsza, wiadomo, bo mniejsza. Siódka ma 3 razy lepszy skręt, no ale. Ale ten na pewno prędkość się będzie nadrabiać, czwórka. Jadź. Tutaj sobie przejedziemy. Tutaj, żeby ten przejazd na 2 razy zrobić. Żeby w górę i w dół wyszło. Tak jeszcze spróbuję sobie to nawozem później dorzucić. Bo nie wiem, czy dokładnie tutaj jest nawiezione to. Tą gnojowicą, no ale. Sobie podrównam najpierw tą dawkę nawozem. Coś tam powinno jeszcze ten rzepak przyjąć, tylko że dawkę wyżej oczywiście. Czy dawkę wyżej. Stopień wyżej jak będzie. O, 30 złamy tutaj. Od kurde 5 odcinków. Nie no, mówię, ale ten sezon to gruby, bo kupiłem beczkę, jedną, drugą. Ciągnik kupiłem. Dwa pola kupiłem. Siewnik kupiłem przecież w tym sezonie jeszcze. Talerzówkę kupiłem. Kurde, najlepszy sezon. Pod względem nabytków. Też chyba największy taki jak do tej pory. Na tak można powiedzieć małą serię. A może bardziej małą gospodarkę niż serię. Dobra, rozleję ile wlezie. A resztę na tym środku to nawozem sobie dosypię. Ale dobra, widzę, że starszy gnojowicy, więc to dobrze, dobrze. Idealnie na styk. Ile masz gnojowicy? Jedną beczkę. To tą jedną beczkę jeszcze rozleję. I będę kończył odcinek. Nie mogę odcinka skończyć, bo jeszcze muszę case'em się przejechać. No, super, że w ogóle przejechałem ten. Oj. Tak nie miało być. Przepraszam. Albo nie będę tej jednej beczki rozdawał, bo jest 35 minut, to nie trzeba, wolę się case'em przejechać na skup.
A tą beczkę to sobie po odcinku wyleję. Więc no, palimy case'a. Jedziemy. Zobaczcie, co ta bestia pokaże. Ale nie powinno być większych problemów. Bo już się buja jak szatan. 11700, pełno ma. 40 na godzinę pod górę. Była prędkość początkowa. A skończymy na 20? Na 15. Dobra, powiedzmy, że 15 było. Coś było 14, ale powiedzmy, że było 15. Ej, no to może sobie targę przyczepię, nie? Jeszcze zaraz zobaczymy, bo tutaj teraz pod największą górę będę szedł. Gdzie na asfalcie tutaj czwórka siadała. Nawet z jedną przyczepą. Na początku czwórki jeszcze w ogóle nie było. Tysiątką, jak to pierwszy sezon miałem, to łopanie. Tysiątką to katastrofa była to jechać pod tę górę. A ten to idzie jak diabeł. 40 na godzinę. Pytam o coś tam sobie musi zwolnić. Bo nie ma ciągnika idealnego, żeby poszedł. No, myślę, że jakbym miał te 30 koni więcej, to jeszcze lepiej by poszedł. Ale i tak nie ma tragedii, bo idzie 13. To cieszę się, że się przesuwam do góry, tak? Jak czwórką jechałem 2 na godzinę, czasami nawet 1. No to w ogóle już nie było mowy o poruszaniu się. Dobra, ten tutaj spadł do 13 chyba. Tak, do 13 spadł. A tak to dalej sobie jedzie do 23 pod górkę tu. Dobra, wysypię i wrócę na gospa i będę kończył się. A co i tak nie wiem ile dało, bo jeszcze w zbiorniku mam chyba z 3 tony. Coś koło 3 ton jeszcze na zbiorniku. Dobra, wysypam to. Zaraz od tego liczymy. Już pół do pierwszej. Właśnie nie wiem, czy się jeszcze na tego Hulbarelona, bo jest skończona grać, to będzie po drugiej. Muszę pomyśleć. A soi jest. O! Jak chciałem, to powiedziałem, fajnie, jak będzie 20 ton. A będzie tutaj 26 ton, z tego co widzę. No dosyć grube pieniądze tutaj będą. 26 ton, to mogę dosyć pól nakupić. Tak sobie myślałem, może by rozrzutnik zmienił. Trochę większy pod tego, pod case'a już. To tak potajemnie tylko sobie myślałem o tym. Bo talerzówę mam. I prawdopodobnie wszystko talerzówę będę uprawiał. Bo wiadomo, 4 metry, case'a mam, więc da radę. Dobra, teraz na pole mnie córkowe. No, żeby było sieczkę widać. To tutaj gdzieś sobie miniaturkę zrobię. Tak jakby ten case stał odwrotnie. No, coś takiego. No i dobra, dziękuję za oglądanie, danie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. 40 minut, więc papa.